Witamy w Pulsie Świętochłowic, serwisie z najważniejszymi informacjami z życia miasta o miejskich obchodach Święta Niepodległości, inwestycjach realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, dofinansowaniu, jakie otrzymało Muzeum Powstań Śląskich oraz miejskim monitoringu powiemy w dzisiejszym wydaniu naszego programu. Serdecznie zapraszamy. Złożeniem kwiatów pod pomnikiem ku czci Powstań Śląskich władze oraz mieszkańcy Świętochłowic uczcili 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak podkreślił podczas oficjalnego przemówienia prezydent Dawid Kostępski, wydarzenia 1918 roku to efekt zaangażowania wielu znanych z historii osób i wypadkowa historycznych wydarzeń, czego symbolem jest miejsce, w którym miejskie uroczystości zostały zorganizowane. Plac imienia Tadeusza Zawadzkiego, bohatera akcji pod Arsenałem, i pomnik upamiętniający powstańców śląskich. W wolnej Polsce urodzony Zawadzki był przedstawicielem tego pokolenia, pierwszego pokolenia, które żyło po 123 latach niewoli w wolnej Polsce i tą wolną Polskę pokochali. Tą wolną Polskę nie chcieli nikomu oddać. Tegoroczne obchody Święta Niepodległości połączone były z polonijnym Świętem Niepodległości. Dzięki inicjatywie Fundacji Wolne Miejsce do Polski z koncertami przyjechała 45-osobowa grupa Polaków mieszkających na Białorusi. Budżet obywatelski to forma aktywizacji społecznej spotykana coraz częściej. Zasady są proste. Mieszkańcy otrzymują określoną pulę pieniędzy, zgłaszają swoje pomysły, które następnie biorą udział w głosowaniu. Wybierają nie urzędnicy, a sami mieszkańcy. Projekty, które zdobędą najwięcej głosów, będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W tym roku na realizację wszystkich zadań miasto przeznaczyło 500 tysięcy złotych. Budżet obywatelski w Świętochłowicach cieszy się dużą popularnością i z roku na rok tych wniosków i osób, które wskazują czy głosują w wyborach budżetu obywatelskiego, jest coraz więcej. Budżet obywatelski w Świętochłowicach realizowany jest od 4 lat i jak widać, taka forma inwestowania w miasto i mieszkańców jest strzałem w dziesiątkę. Nikt bowiem nie zdaje sobie bardziej sprawy z potrzeb dzielnicy niż jej mieszkańcy, a wyniki tegorocznej edycji pokazują, że świętochłowiczanie stawiają na wypoczynek i rekreację. W tych zagonionych czasach często jest tak, że chcemy, żeby plac zabaw, czy siłownia pod chmurką, czy takie miejsca rekreacji były blisko naszych domów, no bo nie mamy czasu na to, żeby po pracy czy po szkole poświęcić go na to, żeby dojeżdżać daleko do takich miejsc, dlatego powinno ono być blisko miejsc, gdzie mieszkamy, gdzie się uczymy, żebyśmy mogli szybko do nich dotrzeć. Jedną z pierwszych oddanych do użytku inwestycji była ta zrealizowana przy Szkole Podstawowej nr 1. Mamy przy Szkole Podstawowej nr 1 już można powiedzieć cały kompletny kompleks taki rekreacyjno-gimnastyczny, bo mamy nowoczesne boisko, które zostało budowane ze środków gminnych, mamy miasteczko ruchu drogowego, które było w budżecie obywatelskim projektem wybranym w zeszłym roku, a w tym roku właśnie taka strefa aktywności nie tylko dla młodzieży, ale także dla seniorów, bo to jest obiekt, który nie jest dostępny tylko dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, ale także dla wszystkich mieszkańców Piaśnik. Zakończono realizację 4 inwestycji z tegorocznego budżetu obywatelskiego. Strefa aktywności rodzinnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4, boisko do piłki koszykowej, bieżnia i siłownia na wolnym powietrzu na terenie Szkoły Podstawowej nr 19, plac zabaw z elementami zręcznościowymi w rejonie ulicy Ślęzan oraz strefę aktywności przy Szkole Podstawowej nr 1. Blisko 1 000 000 złotych na digitalizację posiadanych zbiorów muzealnych otrzymało Muzeum Powstań Śląskich w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej. Środki jednak przeznaczone będą także na stworzenie nowej ekspozycji skierowanej do najmłodszych gości muzeum. Mowa tutaj o takiej interaktywnej, nowoczesnej ścieżce edukacyjnej, poświęconej i dedykowanej tylko dzieciom. W pierwszej kolejności na wysokości, na której dzieciaki zwiedzają naszą placówkę, powstaną nowe ekrany dotykowe, na których w taki bardzo przystępny sposób będzie opowiadana historia powstań i okresu z początków XX wieku. Oprócz interaktywnych tablic powstaną także specjalne audioprzewodniki. Unijne dofinansowanie jednak to przede wszystkim digitalizacja zbiorów muzeum. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i osi takiej priorytetowej Cyfrowe Śląskie złożyliśmy wniosek i uzyskaliśmy dofinansowanie na digitalizację zbiorów dotyczących powstań śląskich, plebiscytu oraz okresu z tym związanego. Do tej digitalizacji musimy jeszcze zrobić taką nowoczesną, multimedialną ścieżkę zwiedzania dla dzieci. Beacony to są takie aplikacje poza
obiektem muzeum, gdzie na przykład będzie taki beacon przy pomniku powstańców śląskich w Katowicach i tam, jeśli ktoś będzie przechodził, to mu się na telefonie wyświetli informacja o powstaniach śląskich i o muzeum. Digitalizacja zbiorów muzeum niewątpliwie pomoże w promocji wiedzy na temat powstań. Stare plakaty, mapy czy gazety będą mogły być udostępniane bez obaw o ich zniszczenie. Zdigitalizować się nie da, jednak koniecznie powinno się zobaczyć nową wystawę w Świętochłowickim Muzeum. Tym razem na zwiedzających czekają ponad 2000 figurek polskich żołnierzy. Jest taki kolekcjoner, pasjonat, pan Grzegorz Kamiński z Toszka, który zbiera żołnierzyki. On kiedyś już u nas pokazywał swoją kolekcję powstańczą, czyli od powstania listopadowego do powstania warszawskiego, a teraz mamy Wojsko Polskie. Wystawa pokazuje przekrój polskiego wojska od chrztu Polski po czasy powstań śląskich. Wystawę oglądać można przez cały listopad. Nad bezpieczeństwem mieszkańców Świętochłowic czuwają nie tylko strażnicy miejscy czy policjanci. Ulice miasta czujnie obserwowane są przez oko kamery, a dokładnie oczy, bowiem w mieście działa 16 kamer monitoringu. To efekt realizowanego od 2007 roku projektu. W myśl technologii, która w tej chwili wchodzi, uruchamiamy kamery cyfrowe, które mają bardziej dokładny obraz. Jest inna możliwość sterowania tymi kamerami, lepsza widoczność w nocy. W chwili obecnej wymienione zostały 4 kamery z osprzętem oraz rejestrator umożliwiający podpięcie większej liczby kamer. W tej chwili jest w mieście 16 kamer. 4 kamery są już nowe, cyfrowe. Zostało 12 kamer analogowych, które będą systematycznie wymieniane na kamery cyfrowe. Warto pamiętać o następujących wydarzeniach. W środę 22 listopada o godzinie 19 w Centrum Kultury Śląskiej w ramach Teatru Świętochłowice będzie można zobaczyć spektakl Emigranci na podstawie dramatu Sławomira Mrożka. Bilety w cenie 20 zł. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Następny Puls Świętochłowic już za tydzień. Zachęcamy do oglądania nas i subskrybowania naszego kanału.